Mamy takie zadanie 6798 odjąć 3359. Zobaczmy, jak sprawnie idzie nam już odejmowanie. Zaczynamy od jedności. Jak tylko spojrzymy na nasze liczby, to od razu widać, że musimy odjąć 9 od 8, czyli mamy małą zagwostkę. Zobaczmy, jakie mamy możliwości. Aby trochę to uprościć, mam zamiar obydwie te liczby trochę przegrupować. Popożyczać trochę pomiędzy poszczególnymi pozycjami. 6798 rozpiszemy na składniki. 6000 to ta szóstka tutaj. Dodać 700 to ta siódemka. Dodać 90 o tu i dodać 8. Odjąć to wszystko tutaj. Czyli mogę odjąć każdą pozycję niezależnie. Czyli odjąć 3000, odjąć 300. Odjąć 50, piątka na miejscu dziesiątek to 5 dziesiątek, wiadomo. Odjąć 9. W ten sposób rozpisaliśmy po prostu obydwie liczby na kawałki, na składniki. Szóstka na pozycji tysięcy to 6000, fioletowa trójka na pozycji setek to 3 setki, czyli 300 i tak dalej i tak dalej. No to wróćmy do naszego zadania i do tego co na początku chcieliśmy zrobić, czyli chcieliśmy odjąć 9 od 8. Można to zrobić, ale wynikiem będzie liczba ujemna. Może nam to trochę popsuć szyki. Sam nie wiem, może innym razem. Może zróbmy coś prostszego. Co by było, gdybyśmy pożyczyli coś z wyższych rzędów i dodali do rzędu jedności? Możemy na przykład przenieść się o jedną pozycję wyżej do dziesiątek i pożyczyć 10 z tych 90. Zostanie nam tu 80. Ale ponieważ nie chcemy zmienić wartości całej liczby, to tę pożyczoną dziesiątkę dodamy do pozycji jedności. Robimy przegrupowanie naszej cyfrowej armii. Na pozycji jednostek mamy po dodaniu 10-18. Zauważcie, że nie zmienia to wartości naszej liczby. Zmieniliśmy tylko sposób jej zapisu, sposób w jaki te liczby reprezentują liczbę 6798. Zamiast powiedzieć 6798 to 6000 dodać 700 dodać 90 dodać 8, mówimy teraz, że jest to 6000 dodać 700 dodać 80 dodać 18. W obydwu przypadkach dodanie tych liczb da w sumie 6798. Ale teraz jest nam trochę prościej odejmować. No to od Odejmujemy. 18 odjąć 9 równa się 9. Tu nie mamy już 90, tylko 80. 80 odjąć 50 równa się 30. Wszystkie te liczby są dodatnie. Możemy tu wpisać plusy. 700 odjąć 300 równa się 400. 6000 odjąć 3000 równa się 3000. Czyli wynikiem naszego odejmowania jest 3000 dodać 400, dodać 30, dodać 9. Albo po prostu 3439. Teraz zastanówmy się, jak zrobić to samo, ale bez całego tego rozpisywania, żeby było jak najkrócej. Na pozycji jedności mamy 8 odjąć 9, więc pożyczamy z pozycji dziesiątek. Z 9 dziesiątek zabieramy 1 dziesiątkę zostanie nam 80tek i dodajemy ją do jedności, Czyli zamiast 8 mamy 18. No i teraz możemy spokojnie odejmować 18 odjąć 9 równa się 9, 8 odjąć 5 równa się 3, 7 odjąć 3 równa się 4, 6 odjąć 3 równa się 3. 3439. Dziękuję bardzo za wspólne odejmowanie. Opowiadał Krzysztofwiecień, zabawna nauka.pl.